Ewangelia według Jana, rozdział czwarty. Gdy więc poznał Pan, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł ponownie do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przyszedł więc do miasta Samarii o nazwie Sychar, blisko pola, które dał Jakub Józefowi swojemu synowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc strudzony drogą usiadł przy studni. Było około szóstej godziny. Przyszła kobieta z Samarii zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: Daj mi pić. Bo uczniowie jego odeszli do miasta, aby kupić żywność. Kobieta, Samarytanka, powiedziała więc do niego: Jak ty, będąc Żydem, prosisz mnie, kobietę, Samarytankę, o wodę do picia, bo Żydzi nie utrzymują kontaktów z Samarytanami? Jezus odpowiedział jej: Gdybyś znała dar Boga i kim jest mówiący do ciebie, Daj mi pić, to byś go prosiła i dałby ci wody żywej. Kobieta powiedziała mu: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego trzody? Jezus odpowiedział jej: Każdy, pijący tę wodę, ponownie będzie pragnął. Kto jednak będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. Jezus powiedział jej: Idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta odpowiedziała: Nie mam męża. Jezus powiedział jej: Dobrze powiedziałaś, że nie masz męża. Miałaś nawet pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Kobieta powiedziała mu: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć. Jezus powiedział jej: Kobieto, uwierz mi, że nadchodzi czas, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Żydów. Przychodzi jednak czas i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, chwalących go duchem jest Bóg, i ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i prawdzie. Kobieta powiedziała mu: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz nazywany Chrystusem, gdy On przyjdzie, wszystko nam ogłosi. Jezus powiedział jej: Ja, który rozmawiam z Tobą, jestem nim. Wtedy przyszli Jego uczniowie i zdziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie powiedział: O co pytasz? Albo: O czym z nią rozmawiasz? Zostawiła kobieta swój dzban, poszła do miasta. I powiedziała ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy nie jest on Chrystusem? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. A tymczasem prosili go uczniowie: Mistrzu, jedz. A On powiedział im: Ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą: Czy ktoś go nakarmił? Jezus powiedział im: Moim pokarmem jest, abym czynił wolę posyłającego mnie i wykonał jego dzieło. Czy nie wy mówicie, że jeszcze cztery miesiące a nadejdzie żniwo? Mówię wam: Podnieście swoje oczy i przypatrzcie się polom, że już są gotowe do żniwa. I żnący odbiera zapłatę i zbiera owoc do życia wiecznego, aby i siejący się radował razem ze żnącym. Słuszne jest zarządzenie, że kto inny sieje i kto inny żnie. Ja was posłałem rządzić to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich trud. Z tego miasta wielu Samarytan uwierzyło mu dzięki słowom kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich został i został tam dwa dni. I wielu więcej uwierzyło dzięki jego słowu. Również kobiecie mówili, już nie dzięki Twojemu opowiadaniu wierzymy, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus. Po dwóch dniach wyszedł stamtąd i poszedł do Galilei. Sam Jezus wydał świadectwo, że prorok w swojej ojczyźnie nie ma poważania. Gdy przyszedł do Galilei, Przyjęli go Galilejczycy, widzący wszystko, co uczynił w czasie święta w Jerozolimie. Oni też przybyli na święto. Wtedy ponownie przyszedł Jezus do kany galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino i był w Kapernaum pewien dworzanin królewski, którego syn zasłabł. On, usłyszawszy, że Jezus idzie z Judaik do Galilei. Poszedł do Niego i prosił go, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, bo bliski był śmierci. Jezus powiedział do Niego: Jeśli nie zobaczylibyście znaków i cudów, nie uwierzylibyście. Dworzanin królewski powiedział mu: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Jezus powiedział mu: Idź, syn Twój żyje. Uwierzył ten człowiek słowu, któremu powiedział Jezus, i poszedł. Gdy jeszcze wracał, jego niewolnicy wyszli mu naprzeciw, mówiąc: Dziecko twoje żyje. Wtedy zapytał ich o godzinę, w której mu się polepszyło, i powiedzieli mu: Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że była to godzina, w której mu Jezus powiedział: Syn twój żyje. Uwierzył on i cały jego dom. Ten drugi znak uczynił Jezus, przyszedłszy z Judei do Galilei.